Właśnie czekamy na przeprawę promową. Zobaczcie, piękny prom płynie. Kurde. Popłyniemy tym promem. Pokażę wam, co w środku jest, jak tam kapitan się zachowuje i w ogóle co on tam robi i dlaczego to pływa. A co nagrywa? Kurde, widzicie? To nie jest taka prosta sprawa wyjechać z tego promu. Zasada jest taka, że zawsze po prawej stronie trzeba stawać, znaczy po lewej. Teraz, nie? Jak wjeżdżamy od tej strony. No przy tych barierkach. Taka wajcha, do przodu i do tyłu chyba się jedzie. Nie wolno tego naciskać, bo może coś wybuchnąć. Tu jest pełno guzików, tego też nie wolno wciskać. O kurde, sygnał, będziemy płynąć. Aha. Kurczę, zobaczcie, tu kolega odpalił. Ale najlepsze to jest to. Kurczę. Adam, weź za. Tu wajcha jest do przodu. I prom płynie. No, tu kapitan idzie teraz, główny. Kapitan główny, obsługa promu. O, chłopaki są w porządku, kurczę. O, patrzcie, teraz zero daje. I tu wyłączamy. Wyłączamy pojazd. I jest lina z drugiej strony. No i kurczę, tu są takie te kołowrotki. To jest zaczepione i oni tutaj regulują to wszystko, bo to nie... O Jezu, fachowo to się mówi, chyba od nurtu jakoś jest uzależnione. I te płyty, widzicie, przesuwają tutaj na dół, opuszczają, żeby, nie wiem, większy opór był wtedy, żeby go spychało. Widzicie, że pod kątem jest ten prom. I tędy tą wajchą się kręci. I raz w jedną, raz w drugą stronę przesuwa się, te kołowrotki się przesuwają, żeby mógł płynąć. Kolega kręci i przesuwa te kołowrotki, zobaczcie, jak one się przesuwają. O, i teraz jakoś prom musi się ustawić do tego brzegu. Znajdujemy się na kanale Ołobok, tak to się nazywa fachowo. To jest właśnie ten kanał, piękny kanał, naprawdę bardzo urokliwy wiosną czy tam jesienią. Teraz już w zasadzie wiosna, bo ptaszki śpiewają, ale nie o tym mowa. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda i co tutaj Niemcy zbudowali, czyli III Rzesza, na potrzeby właśnie tego uzbrojenia swojego wojennego. Bardzo proszę, jest to most forteczny, rolkowy. Rolkowy, a to dlaczego? Dlatego, że ten most wsuwał się pod ziemię. Tam chował się i wtedy nieprzyjaciel z tej strony nie mógł przejechać na drugą stronę. A sforsowanie takiego kanału dla czołgów, piechoty i tak dalej był nie lada wyczynem. Ale o tym opowiemy kiedy indziej. Jeszcze wam pokażę tą fachowo, to się nazywa maszynownię. Maszynownię, gdzie taki właśnie system, ten most się chował tam do środka. Nie? Tam pokazywałem. Widzicie światło, most się zaczyna, kanał Ołobok. Cały ten most został opuszczany przez te dźwignie na dół. O, one tak szły i tam widzicie te rolki, które tutaj są. Jechały takie wyżłobienie w ścianie, zrobione na co? No na prowadnicę tego wszystkiego. I o, ten most tutaj schodził, a tam na końcu bym wam pokazał, jest taki odbój, ale... No nie jestem w stanie tam wejść. Wezmę gumowce kiedyś, jak tam będziecie chcieli, żebym coś takiego nagrał dla was, to na pewno wam to pokażę. No, ale tak to mniej więcej wygląda. O, słyszycie? Ale się wystraszyłem. Kurde, a to samochód przejechał. Żubry. Tam daleko są żubry. No proszę, jakie statko ładne. Trafiliśmy. Nie wiem, czym... O, jest. Ale... Co, są byki, nie? Chodź, zobacz, jak ładnie wygląda.
jedziemy, jedziemy sobie. Zobaczcie, taka sytuacja. Patrzymy, co to, bizony. No przecież na żubrach dzisiaj byliśmy, to widzieliśmy żubry. Ale takiego gościa. Ja cię kręcę. Kurczę, ale wielki. Nie? Zobaczcie, jakie ma rogi. O kurde, lepiej nie podchodzić. No, Adam ma kapelusz, to nie znaczy, że może kurde z nimi tutaj zawojować. Wiemy, że pierwszego dnia z wami się nie przywitaliśmy, za to drugiego dnia się witamy. Wstaliśmy wcześniej rano i uderzamy na twierdzę Kostrzyn. Wczoraj żeśmy sobie tak pojeździli trochę z celem, bez celu. To co widzieliście, to nasze piękne miejsce ziemi lubuskiej. Tym razem jedziemy zwiedzić te nasze Pompeje, także w Kostrzynie nad Odrą się widzimy na twierdzę. Forteca, Adam, fosa, no fosa przecież, że fosa. Kurczę, ale forteca nie do zdobycia była kiedyś. Patrzcie, dzieci, ile cegły, nie? Co to, zamknięte? Czy co, do 3,5 tony, to akurat my się łapiemy, mogą otworzyć, co? No, skalę mamy. Łapęcie, mama! Weszliśmy na Stare Miasto i teraz zobaczcie, ulica Kominiarska, kiedyś tak to wyglądało. Tu było pełno budynków, tu po lewej stronie na przykład, po lewej stronie droga. Zobaczcie, jaka szeroka, chodniki jeszcze zachowały się, płyty. Bruk mamy. Nieraz tutaj są jakieś... Tutaj na przykład no, mamy bruk, ale tutaj są piwnice. Zobaczcie, te budynki zostały zawalone. Są tutaj eksploatorzy, którzy cały czas eksprolatorzy, dobrze mówię? Którzy cały czas gdzieś tutaj buszują po tych piwnicach, wyciągają różne rzeczy, pozostałości tutaj po tych mieszkaniach, po tych domach. Jeszcze fajna sprawa, kawał historii. Starymi, zapomnianymi dryszkami przejść. Fajnie, że to mam to. A wyobraźmy sobie, że 100 lat temu tętniło to życiem, nie? Zobaczcie, idziemy sobie uliczką, idziemy i na przykład spotykamy tutaj schody. Schody do domu, którego nie ma. Są okna do piwnicy, jeszcze pozostałości. I następne schody. Po drugiej stronie tak to wygląda. Kolejne jakieś schodki, piwnica, domy, pozostałości. Po tym wszystkim krawężniki, zobaczcie, załamania. Znaczy mówię, krawężniki tutaj, tak, granitowe. Ale patrzcie na to, załamanie normalnie wyłożone. Piękna robota, kurczę, fachowa. Nie ma co mówić. I od razu jest spływ, odpływ na wodę. Poczekaj, synu, zaraz powiesz na... Zniszczyli mnie Niemcy. Akurat tutaj to nie Niemcy zniszczyli, tylko Niemcy się tu bronili, a Armia Czerwona, czyli obecny Rosja plus do tego polska armia, tutaj bombardowali cały czas Kostrzyn, bo Kostrzyn bardzo długo się bronił. Armia Czerwona, zbliżając się do Kostrzyna, zapewne nie spodziewała się, że napotka tu tak zacięty opór Niemców. Kostrzyn został zamieniony w twierdzę. Obrońcy przygotowywali punkty oporu. Miasto otaczały okopy. Mimo tego 31 stycznia do Nowego Miasta wtargnęły pododdziały radzieckich czołgów. Atakującym udało się wedrzeć aż do Śródmieścia. Jednak atak szybko odparto. Kolejne dni
to walka czerwonoarmistów o to, aby okrążyć broniące się miasto. Nadzieje Rosjan na zdobycie miasta z marszu przysnęły jak bańka mydlana. Zaciekła obrona Niemców miała swoje uzasadnienie. Kostrzyn miał bowiem duże znaczenie strategiczne. Przebiegała i do dziś przebiega przez niego linia kolejowa oraz droga w kierunku Berlina. Rozpoczęły się trwające 2 miesiące walki o miasto. Kostrzyn był zamieszkały przez ludność cywilną, która sukcesywnie była ewakuowana na zachodni brzeg Odry już w czasie trwania bitwy. Zadaniem Niemców było jak najdłuższe utrzymanie Kostrzyna i powstrzymanie tym samym Armii Czerwonej przed dalszym marszem w stronę stolicy. Historia kostrzyńskiej Starówki jest bardzo pasjonująca. Stare miasto ze swoim zamkiem, ratuszem, kościołem parafialnym i rynkiem posiadało niepowtarzalny urok. Wojna spowodowała, że miasto zamarło. Jeszcze nie tak dawno miejsce po dawnej Starówce mogło budzić jedynie tęsknotę za tym, co przestało istnieć. Dziś projektowana rekonstrukcja nabiera realnych kształtów. Spod hałd ziemi wyłoniły się ruiny starych kamienic i uliczek, a część obiektów twierdzy została odrestaurowana. Jest to ulubione miejsce mieszkańców miasta i największa atrakcja dla przyjeżdżających do Kostrzyna turystów, tak jak my. Na szczególną uwagę zasługują bastiony twierdzy: Brama Chyżańska, Brama Berlińska, ruiny zamku i kościoła. Wycieczka do kostrzyńskich Pompeji może być doskonałą lekcją żywej historii dla Ciebie i dla Twoich dzieci. Nie tylko regionalną, ale również powszechną, bowiem możemy tutaj obcować z umarłym miastem. Miastem, które legło w gruzach w wyniku działań wojennych i nigdy z tych popiołów się nie podniosło. Fajnie było, nie? W twierdzy w Kostrzynie. No, nam też się podobało. Kurczę, powiem wam, że taka rewelacyjna miejscówka i tak, no, daje do myślenia, co się stało. No nic, no, zabieramy was teraz w kolejne miejsce. Już jesteśmy na tym miejscu. Powiem wam, że to, co zobaczyłem, to nie wygląda ciekawie. A sami zobaczcie. Zaproszę. To jest Fort Sarbinowo. Tam widać go w oddali. Ale to, co się dzieje w lasach, po prostu to jest... No, szczyt chamstwa, nie? Pełno śmieci, ale to nie są śmieci, które ktoś po prostu, nie wiem, wyjął z kieszeni. To jest rozbiórka samochodu. Jak wiemy, ten plastik nie nadaje się na złom i te wszystkie elementy, więc ktoś stwierdził, że sobie przyjedzie i wyrzuci to akurat w tym miejscu. No bo po co wyjechać na śmietnisko z takim czymś i zapłacić 50 zł? O, ludzie. Dobra, tak to wygląda, kochani. Tu wchodzimy. Bardzo niebezpieczne miejsce, wszędzie tablice są. No i popatrzymy, pilnujemy dzieci, a mamy ich trochę, także kurde, pomału idziemy. Ale fajnie tak po łuku, nie? Fort Sarbinowo, to było budowane pod koniec lat 1890 któryś. Budowano to, nie wiem, przez 7 lat. No i myśleli, że to będzie nie do zdobycia, ale technologia artyleryjska poszła tak do przodu, że już podczas I wojny światowej ten obiekt nie miał jakichś tam już takich mocnych działań obronnych. Później po I wojnie utworzono tu jakiś obóz jeniecki i tak dalej, przytrzymywano tu pracowników. Później słońska fabryka tutaj produkowała amunicję, a na końcu, Kubuś, poczekaj. A na końcu zostały tutaj właśnie w tym, jak to się mówi, forcie detonowane niewybuchy, nie? No i dlatego zostało to tak uszkodzone, a nie inaczej. Kubuś, proszę Cię, wróć tutaj, bo zobacz, niebezpieczeństwo, bezwzględny zakaz. Nie umiesz czytać? Proszę Cię, zobacz. Zobacz, co tam jest napisane. Zakaz wstępu, widzisz? Jest tabliczka nawet zabytek. Zabytek chroniony prawem. Chroniony prawem, tak. Kurczę, fajne miejsce. Szkoda, że to tak, kurczę, zaniedbane wszystko. Aj, 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 aj. Tu, kurczę, też piękne garaże by były. Tu patrolek, tu Land Rover, Jeep. Nie, Samantha? Coś już mi jest, taty. Coś, każdy miał swoją dziuplę. O kurczę, tam wchodzą do tego.
Poczekajcie, bo tam nie wiemy, co tam jest. Uwaga, dziura. No, to musicie uważać na takie studnie. Wchodzimy dalej. Nie wiem dlaczego, ale mi się zawsze trzęsą nogi. Trzęsą ci się nogi? Tak, nawet cię. Ze strachu. Tunele. No to ścieżki wydeptane, to taka autostrada. Zrobiono. Kurczę, patrzcie, schody nawet są do góry. Tam daleko. No. Ale chłodno tu musi być latem. O, patrzcie na to. O kurczę. Tu. Ten to nie czuje. Tu. Mała dziurka. Tu i tu. Chodźcie, tu zobaczymy to najpierw. Po schodach raczej nie wejdziemy na górę. No, tata się boi, bo się ten załamie. O kurczę, Adam, włącz tą latarkę. Dobra. Ale fajnie wygląda, nie? Ciekawe, co tam dalej jest. Jak myślicie? O kurczę, jaki tunel. Idziemy? No, a to naokoło musimy, Adam, bo tu jest za blisko. Nie, no tutaj możemy przejść. No. Dobra, chodźcie dalej. Pomału. Pomału. No, ja wam tu poświecę i tu przejdźcie. Bokiem, bokiem. Pomału. Pomału. No, światło jest. Pomału, uwaga. Patrzcie jeszcze te. Patrzcie jeszcze, kamionkowe są te rury. Widzicie? Pokaż tam. Kurczę, tyle lat to ma. Widzisz, jaka rura? Kamionkowa. O, tu jakieś mocowania. A widzisz jak? O, tu wentylacja chyba będzie. Zobaczcie. Paliło się chyba, co? No coś się chyba musiało palić. Uwaga na głowy i tak dalej. Patrzymy, co tu jest. Tu są jakieś pomieszczenia. Schody i tu coś jest. I tam na dole jakieś piwnice. Ale poczekajcie, tata zobaczy tu, co tutaj jest. Poczekajcie chwilę. Tutaj nie wchodzimy, bo tu jest niebezpiecznie. Tu są jakieś pomieszczenia i tak dalej. Jest niebezpiecznie. Dzieci nie wejdą. Są wszystkie gwiazdy moje? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to idziemy. Chodźcie na piwnicę, zobaczymy. To przejdź z drugiej strony. A, patrzcie, to chyba lufty szczelnicze. Nie ma to tamto. Kurczę, bankowo. Tu. Tu. Aha. Patrzcie, tu jest wyjście. Tu jest wyjście. Wszystko to odbicie lustrzane jest. Poczekaj. Poczekajcie. Patrzcie, tutaj luf szczelniczy. Kurczę, a jak? Bankowo, patrzcie, nawet zasuwy są. Widzicie? A to jakieś armaty musiały tutaj stać. Tata tak się nie zna na tej pierwszej wojnie, co tutaj było montowane. Ale to chyba stanowiska na armaty musiały być. O, łańcuchy jakieś wiszą. Tak, to bankowo jakieś działa tutaj były. Mocowane i coś tu musiało być. Patrzcie tutaj. No, same lufty, zobaczcie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. I tam nawet są jeszcze. O. Kurczę, dookoła, zobaczcie. Tu dalej jest przejście. Nie, to nie jest przejście. To jest do... Tu za mną. To jest do szczelania. Widzicie? Kurczę, fajna przygoda. Podoba mi się. Dobrze, żeśmy tu zeszli. Idziemy dalej. No, ale te zasuwy, to ja jestem ciekaw, czy to takie metalowe. Nie idźcie sami, proszę. No, kurde. Z tej alejki. Tu mamy to jeszcze. Po łuku i tam dalej, patrzcie, ściana się ciągnie. Kurczę, następny. A tu, no, tak mi się wydaje, że tu chyba woda była.
O, widzicie, to były te detonacje chyba tych no nie wypałów, nie? Samanciu, zawiąż buta, bo się przewrócisz, kochany. No i tu bankowo to robili, te detonacje, i dlatego ta strona tak ucierpiała. Ha. To nie żelbet, że można było zrobić nie wiadomo co. Pytanie, czy wszystkie nie wypały wybuchły, czy jeszcze jakieś są. Kurczę, ale zniszczony. A tu jakaś wylewka u góry była też. Zobaczcie, tu cegła. I strop był lany z betonu. No, kurde, grubo było. Ale jakieś takie kruszywo było grube. Profesor, no, zobacz jak prowadzi, kurczę. Masz przewodnik. Sobie podróżujemy i niedaleko Witnicy, przed Witnicą skręciliśmy sobie w prawo, jest taka fajna droga, którą żeście wcześniej widzieli, ale dojeżdżamy do takiego miejsca, jest to Park Narodowy, moi drodzy, zobaczcie, Park Narodowy, ujście Warty, tam nie wolno wjeżdżać i tu jest wielki świat małych zwierząt, bardzo interesujący, tutaj naprawdę ogrom jest tych rozlewisk i właśnie takie stworzenia, jak tutaj mamy, one sobie tutaj się rozmnażają, żyją. Czują tutaj w tych wodzie, to jest tak równo, wszędzie jedno wielkie rozlewisko. Moi drodzy, nasza droga się skończyła. To jest kolejny szlaban. Kurczę, myśleliśmy, że da radę tędy przyjechać. Sami widzieliście na nagraniach, jak było pięknie, nie? Mi się też strasznie podobało. Czym się poruszaliśmy, już wam mówimy, kurczę. Bobrowa droga, bardzo proszę. Bobrowa droga. Nie wiem, czy będzie widać, bo słońce. Ścieżka spacerowa, tu jest taka. I Dobroszyńska droga, to tam przyjechaliśmy. Także dalej nie pojedziemy. No nie da rady, ale widzę, są tablice poustawiane jakieś po bokach, więc można na pewno sobie tutaj pospacerować, pozwiedzać, poczytać o tym wszystkim, co tutaj się w tym pięknym naszym parku znajduje narodowym, nie? My wracamy tą samą drogą i lecimy dalej dookoła, żeby to ominąć. Patrz, tu opłata jest, jedna osoba złotówkę, ma jedno zwierzę gospodarskie złotówkę, kurde. Kategoria pierwsza, druga, trzecia. Dzień dobry. Panie się nie boją, spokojnie. Kurde. Zobaczcie. Tu mamy piękną elektrownię i zobaczcie, tam się wytwarza prąd gdzieś w środku i od tego idą druty i ciach i tu kolejne ciach. Kurczę, wie pani co, my sobie tak jeździmy, a pani tak sobie owieczki pasie? A można je nagrać? Tak? Patrzcie jaka akcja, przejeżdżamy przez miejscowość, a przy drodze owieczki. Kurczę.
Rewelacja. Jak będzie pan jechał za 2-3 dni, to będą malutkie. Za 2-3 dni będą się kocić, nie? Tak, będą już. Dobra, to będziemy jechać. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Kurde, zawsze coś się wymyśli, kurde. Fajna sprawa. Co, jeździmy, podróżujemy sobie sami. I pytanie teraz. No przecież nic tam się złego nie stało, żadnych zakazów nie łamiemy, poruszamy się drogami dopuszczonymi do ruchu, ale przede wszystkim spotykamy bardzo, bardzo sympatycznych ludzi, którzy opowiadają o tym, co jest, co było i tak dalej, co mają. Widzicie, nawet takie głupie zatrzymanie się, no kobieta uśmiechnięta, no kurde, pasie te owieczki i tak dalej. Rewelacja, kurde, trzeba podróżować, nie? Dojechaliśmy do Oszna Lubuskiego. Wejdziemy? Byliśmy tutaj co inny dzień. Ale zobaczcie sobie, tak to wygląda. Piękna wieża, nie? Bismarka. Fajny widok z góry, jezioro widać, Ryczynek, ale pojedziemy teraz na amfiteatr. Trochę zobaczymy, jak deszcz nie będzie padał, to może jeszcze z drona przelecimy. Kochani, my się z wami żegnamy. Dziękujemy za oglądanie. Oszno Lubuskie zostawiamy sobie na lato. My bardzo lubimy spędzać wakacje, urlop, wypoczywać właśnie w tym mieście, nad jeziorem kolejowym. Tych jezior jest bardzo dużo wokół tego pięknego miasteczka. Wszystkie zabytki i ścieżki dookoła tego miasta pokażemy wam na pewno. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka, pozdrawiamy was serdecznie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać jakiegoś fajnego komentarza i wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!